Mamy tu masę postaci z różnych lektur, z różnych książek. Zapraszam do rymowanek. Kolorowy kapelusz, sukienka błękitno-szara. Zgadnij, z jakiej baśni to para? Proszę bardzo, z jakiej to baśni para? Kto wie? Chodź, Kuba. To jest szalony kapeluszuk. I? Alicja. Z jakiej książki? Z Krainy Czarów. Alicja z Krainy Czarów. Pięknie, brawo! Brawo dla Kuby i brawo dla dziewcząt. No brawo, bijemy! Następna. W lodowym pałacu mieszkałam i biedne dzieci porywałam. Królowa śniegu. Królowa śniegu, królowa śniegu, a nie jakieś tam inwektywy, bardzo proszę, nieładne. Dobrze, następna zagadka. Ukułam się wrzecionem i czekałam, aż przyjedzie do mnie książę. Proszę bardzo, czeka na księcia. Ukłuta wrzecionem, śpiąca królewna, bardzo... No proszę, 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 jaka grupa tutaj trochę niebezpiecznie zaczyna się chyba robić. Zapraszamy drugą B na scenę, proszę bardzo. Jest druga B, silna grupa pod wezwaniem. No tu pewnie zagadek będzie dużo, co? Proszę, no zobaczcie, tu dopiero jest cała gama postaci. Ta inna młodzież się tak trochę przygina do ziemi, tak? Koleżanka jest śmierciożercą, zabiła swojego kuzyna Syrusza Blacka. Jej ulubionym zaklęciem jest Krucjatus. Dobrze. Komu służę? Lordowi Voldemortowi. Moja koleżanka wraz ze swoją małpką, panem Wilsonem oraz koniem mieszka w willi. Jest najsilniejszą dziewczynką na świecie, uwielbia naleśniki i tata, kapitan Pończocha, zaginął na morzu. Wciąż czeka na jego powrót do domu. Witam was wszystkich. Przed nami występuje detektyw z lektury naszej 12 prac Herkulesa. Czy ktoś go poznaje? Dokładnie. Przed nami dziewczynka, bardzo mała, która idzie przez las. Czerwony karturek! Czerwony karturek, tak. A tu biedna dziewczynka, która zbiera pieniążki, sprzedaje zapałki. Tak. A to jest bogini łowu. Artemida, świetnie. A to biedna dwunastolatka porzucona, którą wszyscy szukają. Z Krzyżaków, Henryka Sienkiewicza, Danusia. A oto czarnoksiężnik. Rzeka jest mą siostrą, strumień bratem. Pokochałam białego mężczyznę. Jestem najsłynniejszą Indianką. Mój statek to czarna perła. Nigdy nie nazwiecie mnie starym, bo ciąży na mnie kląt.